Cześć, jestem Bartek i znacie mnie raczej jako autora powieści postapokaliptycznych. Ale tak się składa, że od bardzo dawna chciałem także napisać książkę o zwierzętach i jakąś powieść dla dzieci. I tak wyszło w tym roku, że Ala, moja żona, wpadła na pomysł, żeby dla swoich uczniów napisać książkę przygodową. I tak się złożyło, że ta książka jest o zwierzętach. I ja wziąłem udział w jej pisaniu. Więc jeżeli wiecie już, jak to jest, kiedy naprzeciwko całemu światu staje młody, silny mężczyzna z karabinem albo zdeterminowana kobieta z nożem i z pistoletem, to być może zaciekawi Was również, jak wygląda sytuacja, kiedy przeciwko całemu światu wyrusza małe, puszyste zwierzątko z ruchliwymi wąsikami i z małymi uszkami. Jeżeli tak, to znajdźcie nas na Facebooku. Odszukajcie stronę Bracia Sungari, pobierzcie darmowy e-book i posłuchajcie nas, jak czytamy powieść Bracia Sungari na YouTubie. Zapraszam i gwarantuję, że nie tylko dzieci będą się dobrze przy lekturze bawiły.